Witamy w kolejnej bitwie, epickiej bitwie czołgisty klanu BPLH, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, ale niestety go nie ma, czyli włochatego zioma i oczywiście towarzyszących tutaj mi komentujących, czyli Sylwię. Cześć. Zeta. Siema. Łajkę. Cześć. I Jalota. Siema. Wy też macie takiego zooma do góry? Tak. Właśnie to mnie ciekawi. Ja nie wiem, jak on gra. Chciał nam zaprezentować swoją artę. Aha, dobra. Tak myślę. To tak, to rzuciło go fajnie, bo na fajną mapę i na... W sumie fajne tiery, bo im wyższe na arcie, to chyba lepiej, nie? Bardzo fajne i są siódemki. No, widzisz, sobie dołączył. No właśnie, widzieliście te samoloty? Właśnie też mnie to zaskoczyło, tak widziałem samoloty. Ale fajnie! Chyba zastęgać Artu. O Jezus! A przez tyle miesięcy Łajki nie można namówić do gry Artą. I cały czas mówi, że baboki B i B i B. No bo są B! No ale nie wiem, ktoś z was miał ten? Ktoś z was ma tego babołka albo miał? Nie, ja nie mam, aczkolwiek gram rosyjskimi, amerykańskimi i francuskimi artyleriami. To jest jakiś mod ja tylko na testowy. A ten zoom, co jest aktualnie w tym tak, momencie? Tak, to jest mod. Mod G. Ale on już jest chyba do gry wgrany, skoro wszyscy możemy go widzieć. Ja na przykład nie mam z modów go wgranego. No ja też nie mam, ale go widzę. No. Ja nie mam w ogóle no ja modu. Też nie mam. Ale też widzisz, że widzę. No. Po prostu jest replay nagrany w takiej formie. Na powtórce masz na tym, chyba, że tak. Na tym modzie. No właśnie, a ktoś wie, ile ten batshot ładuje? Szybko. Około 21 sekund. Tak mi się wydaje. No chyba cię. Około tak, 31,1 sekund. Ale to chyba podaje tylko bez żadnych modułów, nie? Ale bez modułów i bez wykwalifikowanej załogi. No, czyli pewnie ale gdzieś tam koło. Właśnie na tym. Na komunikacji wykwalifikowanej. 25 dokładnie, plus minus. No na razie bicie jest dobre. Tego tieru to ma niesamowite przeładowanie. Ale 23 sekundy. Pierwsze dwa strzały i na razie zero. No. Nie wiadomo jak to jeden wszedł. Jeden trafił. Jeden wszedł blindem. Tak? A to nie widziałem. Też nie zwróciłem uwagi. M103. W M103 chyba walnął, ale nie jest walnął. No. A tak, bo był on tam przy torach. No. Tutaj plutonowi towarzysze, dynamiczni, że tak powiem. Jeden ładnie spotuje środeczek, drugi chwila. Właśnie jak gram Artą, to często nikt nie podjeżdża na środek i jest lipa, nie? Bo nikt cię nie lubi. Tak. Muszę im płacić za to. Nie, ja też nie miałem tej Arty, ale tak jak mówicie, no reload ma na pewno szybki. No i taka pośrodkowana jest, nie? Nie no, kolejny plus arty tego batshata to ma w pełni obrotową wieżę. No tak, dokładnie. Co jest rzadkością, szczególnie na tego sapikiera. Przez to w trakcie obracania się nie gubi tego kamu, tej siatki. No to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że cały czas skupienie jest na wysokim poziomie. Im szybciej będziesz kręciła wieżą, no to wtedy celowanie się rozjeżdża, ale tak jak balansuje, to cały czas jest praktycznie skupiony, zobacz. Ale patrzcie, już 0,4, nie? Jak na Prochorowcy taki mam wynik, to już wiem, że jest porażka. No. Mało co grasz. Tak. M103 dostał za plus minus 29%, bo tam zobaczyłem na sekundę. Nie weszło. Aż mnie dziwi, że tak dużo na tym modzie jeździ. Ja używam go rzadziej. No ja w ogóle na przykład. Ale czasami się przydaje. No to jak są te górki, to fajnie widać, nie? No. Bo z góry to byś tutaj miał rozwalony na pół mapy. Znaczy na tam 50 metrów. I nie wiadomo gdzie celować, nie? Nie no, jak już dużo pograsz Artą, to mniej więcej wiesz, ale o kurde. Wow. Pięknie siadło.
No ale czego się spodziewać, no ST1, no nie ma pancerza zbytni. Ale już jak? Zdojony, nie? O dwa strzały i całe HP już zjadł chaty. Jakby był bokiem, to na pewno by nie siadło. No to jest. Myślę, że Buhaty ma już ponad 2000 damage'u, bo on tego blinda jednego trafił, także... Blinda trafił za plus minus 29% HP M103, bo zobaczyłem na chwilę. Mhm. Ale stoi w takim miejscu, że jakby light jakiś wyjechał, to mógłby dostać szybko spota, nie? Nie, jest za krzakiem. Nie, za krzakiem jest, także tak szybko nie dostanie spota, ale mimo wszystko jakby jakiś przepuścił szarże, to... A Buhaty ciągle chyba coś ma, nie? Jak w gąskę trafił mu. No te piątka wie, że ty trzeba się ruszać. Nie? Ja się nigdy tak nie przestawiam, aż się dziwię, że on tak jeździ. To naprawdę czasami potrafi rozwalić celownik na pół mapy. Widać, ma niezłą załogę. A M40 chyba wali za pek. Jak teraz patrząc po powódce. No ma całkiem fajne te apeki. Tylko no, że to bardziej na takim... chyba raz na... No. Tylko że to tak bardziej na miejskie mapy, jakby to powiedział specjalista X7. Od babów? No. Tak. O, weszło. To weszło. Kolejny blind. To już mamy dwa. Zobaczymy na podsumowaniu za ile. Dobra, poczekaj, nie zobaczymy potem na wynikach. Ta dziesiątka to jest dopiero to dla oddania. Ładujesz 70 sekund i idziesz sobie na herbatę. Chyba WH, ty czekasz mu spotkać. W ogóle dziwne, ten list czwarty podjechał za te krzaczki i gdzie lajty jeżdżą, nie? Spotował. Tak. Może ma dobre kamo. Znaczy dobry zasięg widzenia. To znaczy większość dziesiątek ma około 400 metrów. Zobacz jaki ninja. Patrz, to 7-1 musi, że nie widać. Lajta się szarpie. To 7-1 sobie stanął w krzaku, no. Jeszcze jest... stanął i dostał bułę od jak Tigera. Jeszcze jest niewyspotowany T95. O, ładnie. O, ładnie, ładnie. Na nieskupione celownik usiadło. Zaryzykował. Że może jakimś fleszem. Patrz, masz swoje T95. A co do Niku Włochatego, to zapytam go o wocie i wkleję jakoś na początku może. Filmiku. To wytniesz. Nie. No i czy siądzie? O, M40 przerzuciło się na haeki. Jadło. No. No i co? I w sumie już niewiele zostało, nie? Borsuk jeszcze? Arta i Zalajte. No. No i powiem, musiał... że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No. Dwa lajty potrafią taką końcówkę bitwy wygrać. Spotować takie te deki wolne. No dobrze, że jest ten met jeszcze, ten T62. Bo pewnie... Ale jest też jakiś light tam. Szpic. O, szpec. Szpic to siedzi na głowie, się nie rusza. Full HP. Już jest jego. Wow! Yes. No niestety RHM-y uwielbiają brzaki. Niestety. Ale ja to czułem, jak się wyświecił. Każdy to wiedział. Podejrzewam. A patrz. No patrzę. Patrz, znowu apek, to był apek. Po wystrzale słychać, że leciał apek. Jeszcze gdzie jest bulldog? Pytanie, gdzie będzie bulldog? Gdzie obstawiacie? Albo w rogu. W rogu albo się przetopić. Albo po arty. Myślę, że będzie na B9. Tak? Albo A0. Albo. On jest pomarańczowy, to nie wiadomo. Ale
Już i tak na pewno wpadł Medalgora, nie? Bo 3900 mi pokazuje, a za 500 na pewno tam coś weszło. No, były trzy blindy, to na pewno cokolwiek weszło. Dokładnie. O, nie trafił. Patrz. I Bulldog cały czas siedział prawie w jednym miejscu. No ale trzeba powiedzieć, że w sumie tych blindów wpadło za prawie 2000, bo wynik był 5600. Końcowy. No, popatrz na ISA 4, tak. Ile bo raz walnął blindy właściwie ISA 4 tylko raz i w MSO 3 też tylko raz walnął. No, dobra, to wklejam wynik. I w sumie nie ma kto pozdrawiać, nie? To... My pozdrawiamy, pozdrawiamy Włochatego. No, my pozdrawiamy Włochatego. Pozdrowienia, genialna bitwa. Dokładnie. No, a i tego pisa czwartego weszło za 1301. To dlatego. No to... To właśnie ten blind przeważył. A na M103 weszedł blind za 428. Weszedł, łajka, dam ci słownik. Dobra, dzięki. Dobra, ja dziękuję i trzymajcie się. Cześć! Cześć!